No i wziął, gość nagrał film o Grundiku i poopowiadał o kolumnach za okrąglonymi brzegami. Tak się stało, że kupiłem je za 30 zł na jakimś targu z rupieciami. Długo, długo grały podłączone pod jakieś plastikowe coś. No i dzisiaj postanowiłem w garażu podłączyć je do mojego jeszcze nieskończonego w trakcie budowy od wielu lat, ciągle brakuje czasu, wzmacniacza lampowego. No i słuchajcie, normalnie kopara opada. To jest taka profanacja. Wzmacniacz mojej konstrukcji z 16-sekcyjnymi transformatorami, push-pull, lampy w ogóle jeszcze nie są nawet parowane do uruchomienia, także wszystkie lampy do wymiany. A mowa o tych oto głośnikach, poobijane, powgniatane, ale szkoda, że tego nie możecie usłyszeć przez YouTube'a. Po prostu siedzę i nie wierzę. Tak wzmacniasz sobie, czeka na skończenie, na lepsze czasy, na wymianę lamp naparowane, na obudowę, na transformatory, a przede wszystkim na obróbkę obudowy, bo jest to na razie taka surówka, jak widać. I kolejna profanacja, głośniki Grundiga, one są gdzieś z lat 70. Ale co to się dzieje, to jest szok normalnie. Wzmacniacz jest wyposażony w silnik, oczywiście na potencjometrze. O, gdzieś jeszcze tutaj odbiornik infrared jest, także to wszystko będzie trzeba skończyć. Mam tutaj regulowany feedback. Można sobie regulować w zależności od upodobań. Sprzężenie zwrotne. I finalnie też jest zrobione tak, że można je wyłączyć, czego nie można zrobić we wzmacniaczach tranzystorowych. Sprzężenia zwrotnego nie można wyłączyć. Jest też zainstalowany korektor. Tak się go załącza. Leciutko. Bas, sopran. Nie wiem, czy to przez YouTube w ogóle będzie słychać. Wyłączę go teraz. Teraz jest flat. Jest to regulacja bardzo delikatna oczywiście. No tu nie chodzi o to, żeby jakieś loudnessy stosować i tak dalej. Ale naprawdę, co te głośniczki wyciskają z tej muzyki, normalnie jakieś szczegóły. I kurczę, naprawdę reduktor szumu, wielkie dzięki. Wielkie dzięki, ja używałem tych głośników podczas remontu domu. One pracowały podłączone do jakiegoś plastikowego boomboxa. No i dzięki właśnie filmowi Reduktor Szumu o firmie Grundig okazało się, że no perełka leży, no trzeba je po prostu naprostować, wypucować i wrócą do życia. Na razie niestety wśród reszty gratów w garażu, ale już niedługo będą miały nowe życie. Teraz się nimi nacieszę w garażu. Trzymajcie się, hej!